Jest to nasza kolejna akcja, która ma na celu poprawę świadomości mieszkańców na temat zagrożenia, które niesie ze sobą smog oraz podstawowych przyczyn, które go generują. Podstawowym źródłem smogu w Skawinie, gdzie smog średniorocznie występuje przez ponad 90 dni w roku, jest niska emisja z domowych palenisk. Oprócz tego zmagamy się również z zanieczyszczeniem z przemysłu, natomiast jest to skala nieporównywalna. Ten gwóźdź do trumny pojawia się z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Mamy tutaj stężenia takie jak czasem większe niż w Pekinie, więc jest to najbardziej poważny problem, jeśli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców. List do kopcącego sąsiada. Ta akcja zrodziła się w naszych głowach wśród członków Skawińskiego Alarmu Smogowego po to, aby obnażyć hipokryzję tych, którzy mimo to, że powinni już w XXI wieku wiedzieć, że nie należy rozpalać ogniska w jaskiniach, bo do takiego źródła ciepła można porównać instalacje, które generują i paliwa, które są spalane, które generują tak potężny, kłębiący się dym, który jest zgłaszany do nas, do Straży Miejskiej od wielu lat. Ta akcja jest wymierzona w tych, którzy są na tyle cwani, że chcą zaoszczędzić kilkaset złotych na zdrowiu i życiu swoich sąsiadów. Tych, których stać na to, aby palić dobrym węglem, których stać na to, aby używać nowoczesnych źródeł ciepła, a niestety nie chcą tego robić, ponieważ wolą zaoszczędzić kilkaset złotych. Ostatnim sukcesem dużym, wspólnie osiągniętym przez mieszkańców, czy wypracowanym przez mieszkańców i włodarzy, radnych i burmistrzów, było przeznaczenie, czy deklaracja przeznaczania około 1,5 miliona złotych rocznie na walkę ze smogiem, w tym na wymianę pieców. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby takie sprawy sąsiedzi mogli załatwiać w swoim gronie. Idealnie byłoby, gdyby nie potrzebowali do tego listu, gdyby sąsiedzi mogli się odwiedzić i swoich sąsiadów zapytać: słuchajcie, co możemy zrobić, jak możemy wam pomóc, żebyście nie truli siebie i nie truli nas. Potrzebujecie, żebyście zrzucili na paliwo dla was, albo potrzebujecie wiedzieć, że palenie śmieciami zabija i nie jest dobrym pomysłem. Natomiast ponieważ Skawina była kiedyś takim miastem, w którym tak można było załatwiać sprawy, mam nadzieję, że będzie kiedyś takim miastem, natomiast teraz o wiele łatwiej jest podpisać list i wysłać go anonimowo, mając nadzieję, że uświadomi on emiterów zanieczyszczeń na problem. Przede wszystkim pokaże im, że to, co robią, nie uchodzi uwagi ich sąsiadów, nie miasta, nie gminy, nie policji, nie Straży Miejskiej, nie Skawińskiego Alarmu Smogowego, tylko sąsiadów, ludzi, których witają codziennie w drodze do kościoła, sklepu, szkoły. I tego byśmy chcieli, żeby to nie był problem włodarzy, żeby to nie był problem aktywistów, czy jakkolwiek nazwać ludzi, którzy chcieliby, żeby Skawina nie była zasmogowana, tylko żeby to był problem nas wszystkich i problem, który da się rozwiązać, a nie który jest.